W ostatnich kilku tygodniach jest wielkie larum na temat LGBT. Krzyczy się, jaki to dramat, że będą hotele dla homoseksualistów, że geje, lesbijki będą w szkołach uczyć. A kto dzisiaj uczy w szkołach? Czym się różni gej od nieodrodzonego z Bożego Ducha klechy, który prawdopodobnie jest w gorszym stanie psychicznym niż niejeden z tych homoseksualistów. Jest więcej kryptohomoseksualistów zaburzonych i ukrywających się niż tych oficjalnych. Homoseksualizm jest grzechem i zaburzeniem. Ale nie jest to większy grzech niż plotkarstwo, chamstwo, łapówkarstwo, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Niczym to się nie różni. Mówię teraz do ciebie, pseudosprawiedliwy człowieku, który różnicujesz grzeszników. Nie masz do tego żadnego mandatu od Boga. Każdy człowiek potrzebuje osobiście spotkać się z Jezusem. To go czyni nowym stworzeniem. I każdy człowiek, który jest zaburzony, a nie ma ludzi niezaburzonych. Jedynym niezaburzonym chodzącym po tej ziemi był Jezus Chrystus. Każdy zaburzony człowiek potrzebuje uwolnienia. Homoseksualista potrzebuje uwolnienia od homoseksualizmu. Złodziej uwolnienia od złodziejstwa. Człowiek pyszny uwolnienia od pychy. Narcyz uwolnienia od narcyzmu. Kościele, nie różnicuj grzechów. Nie lub wielkiego larum z powodu homoseksualizmu. Słowo Boże mówi, że ludzie dzielą się na ludzi odrodzonych z Bożego Ducha i nieodrodzonych z Bożego Ducha. Każdy grzech jest patologią. Nie różnicuj tego. Nie zachowuj się jak ten świat. Idź i głoś Chrystusa ukrzyżowanego. Gejom i nie gejom. Hetero i homo. Idź, głoś Chrystusa ukrzyżowanego, bo tylko krew Jezusa jest w stanie wyswobodzić tych ludzi, a nie twoje głupie gadki. Oto moje poselstwo. Amen.